Myślisz, że jesteś sam z problemami, z lękami, niemocą, chęcią zmian? Jest nas tysiące. Trzy proste kroki dzielą Cię od życiowego zwrotu. Posłuchaj ludzi, którzy zmianami zajmują się zawodowo. Ja nazywam się Marta Krzyśka, a to jest program Sfera Mentalna. Marta Krzyśka, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Sfera Mentalna, czyli w programie, w którym rozmawiamy o różnych aspektach szeroko rozumianego zdrowia psychicznego. Dziś w moim studiu gościem jest Beata Adamczyk-Nowak. Dzień dobry. Beata, jesteś psychologiem, który specjalizuje się w rozwijaniu kompetencji społecznych. Dziś trudno rozmawiać o czymś innym i o kompetencjach społecznych innych niż te, które pomagają nam przetrwać w obecnej sytuacji. Chciałam dziś poruszyć temat właśnie obecnej sytuacji, tej sytuacji, w której my Polacy znaleźliśmy się i dowiedzieć się, jak zadbać o tą harmonię, o ten powrót, bo myślę, że nie jesteśmy teraz, nie zachowujemy teraz tej homeostazy, jak zadbać o siebie po to, aby móc pomagać innym. Więc może na początek, w jaki sposób ocenić, czy to pomaganie, które, w jaki sposób, jak się zachować w obecnej sytuacji? Może zacznijmy od tego. Po pierwsze, jesteśmy na pewno w sytuacji, w której jeszcze nigdy się nie znaleźliśmy i też nie wiemy, czy ktokolwiek na świecie się znalazł, ponieważ przyjmujemy ludzi z Ukrainy do swoich domów. Tego historia nie zna. Uchodźcy zwykle przybywają do kraju, są w jakichś obozach. My po prostu za odruchem serca przyjmujemy ich do swoich domów. I myślę, że oprócz tego, że robimy naprawdę coś wspaniałego, to jest to też dla nas trudny czas, ale też czas, który możemy wykorzystać na to, żeby właśnie podnieść swoje kompetencje społeczne. Po prostu jesteśmy w sytuacji, w której, która będzie dla nas trudna i niesie też dużo przyjemnych emocji, ale to jest taki moment, kiedy nauczymy się wiele, jak pozostać przy zdrowych zmysłach w sytuacji, która często nas przerasta. Jak znaleźć tę homeostazę? No ja myślę, że już jest troszeczkę lepiej, ponieważ no na początku było tak, że bardzo nas ta sytuacja poruszała. Jesteśmy tak blisko wojny, że chyba jeszcze nigdy w życiu nie byliśmy. Znamy ją tylko z obrazów, z filmów, z lekcji historii. Natomiast nigdy nie byliśmy świadkami tego, że ktoś obok no jest w sytuacji wojny. I chcąc, nie chcąc, możemy powyłączać wszystkie social media, telewizory, ale chcąc, nie chcąc, na co dzień będziemy się z tymi ludźmi spotykać, bo jest już ich tak bardzo wielu. I to, co jest na pewno wspaniałe, to to, że chcemy im pomóc. Po prostu w tej sytuacji uruchomiło się w nas wszelkie pokłady empatii, ale takiej empatii współczującej, która powoduje, że my bardzo koncentrujemy się na jednostkach. Ona jest bardzo kosztowna, ponieważ to działa tak, znaczy są różne rodzaje empatii, ale właśnie ta empatia współczująca, taka emocjonalna, ona powoduje, że my bardzo koncentrujemy się na jednostce. Widzimy te rodziny, widzimy te dzieci, chcemy im pomóc i po prostu nie da się podjąć innej decyzji, tylko w jakikolwiek sposób pomóc, nawet jeżeli to miało być kupienie chleba. Tylko że ta empatia bardzo dużo nas kosztuje, no bo bardzo dużo jest tych ludzi, na których patrzymy. I ona trochę działa tak jak latarka. Jak jesteśmy w ciemności i świecimy latarką na jakiś jeden punkt, to widzimy tylko ten punkt. No i teraz chodzi o to, żebyśmy znaleźli tę równowagę, oczywiście byli empatyczni, ale patrzyli trochę z szerszej perspektywy. Że tak, to jest ktoś, kto potrzebuje mojej pomocy czy naszej pomocy, ale popatrzmy na to trochę szerzej, że jest wiele osób, które jej potrzebują, że
jest też moja rodzina, jest moja praca, są moje dotychczasowe aktywności, są moje jakieś zobowiązania. Być może prowadzę firmę i oprócz tego, że chcę pomóc ludziom, którzy potrzebują pomocy, to mam swoich pracowników, którzy też mają na ten temat jakieś zdanie. Więc jest tak, że jeżeli kierujemy się tylko tą emocjonalną empatią, możemy wpaść w pewne pułapki, z których trudno będzie się wydostać i to na pewno zaburzy jakiś nasz spokój, czy nasze po prostu dotychczasowe życie. Więc pierwsze, co powinniśmy zrobić, to posłuchać tego swojego odruchu serca, ale postarać się spojrzeć na to z szerszej perspektywy. Nie od razu rzucać się z pomocą, tylko jakby zrobić trochę taki krok w tył i popatrzeć na to właśnie z daleka. Tak? Co jeżeli zaangażuje się w jakąś pomoc, jakie to będzie miało konsekwencje. Lepiej zrobić tak, niż zaangażować się w coś, z czego trzeba będzie się wycofywać. Ale myślę, że to też nie jest problem, no bo właśnie jesteśmy rozumnymi istotami, więc w końcu ten rozum włączymy i na pewno nawet w takiej sytuacji, kiedy za bardzo się zaangażowaliśmy, za dużo z siebie daliśmy i widzimy, że nie dajemy rady, no to te racjonalne przesłanki pewnie spowodują, że jakoś sobie w tej sytuacji poradzimy też. Właśnie, oby nie za późno, bo możemy doprowadzić, oddając całego siebie, całą siebie w tą pomoc, w pewnym momencie możemy znaleźć się w sytuacji, że damy za dużo i będzie więcej dawania niż brania. Ta sytuacja będzie trwała za długo. Często też tak w życiu jest, bo to nie tylko w tej sytuacji, ale jeżeli nie ma tej równowagi między dawaniem i braniem, nie czujemy właśnie tego balansu, to wtedy pojawia się złość, pojawiają się negatywne emocje. Czasem nie wyładowujemy tych emocji na konkretnie tej sytuacji, która to spowodowała, ale właśnie na innych. I dlatego mówię, oby nie za późno się zorientować, bo może to mieć też negatywne skutki. Mm-hmm. No, tego nie wiemy, kiedy jest to za dużo, bo prawda jest taka, że kiedy komuś pomagamy, dostajemy też bardzo dużo. Czegoś, czego nie jesteśmy w stanie dostać w takich codziennych sytuacjach, czyli dostajemy wdzięczność, dostajemy takie wdzięczność tych innych ludzi, czujemy, że jesteśmy potrzebni, co więcej zwiększa się takie nasze poczucie skuteczności, przydatności, zwiększa się nasza podmiotowość i poczucie wpływu na sytuację, więc to nie jest tak, że jak my coś dajemy, to wypłukujemy się ze wszystkiego, bo my bardzo dużo dostajemy. Ale rzeczywiście po czasie przychodzi taki bilans, znaczy potrafimy dać bardzo dużo pod wpływem tych emocji, które są pozytywne, chociaż przeżywamy smutek, przeżywamy czasami rozpacz, ale właśnie dzięki temu, że pomagamy, dostajemy też te inne emocje i to pomaga nam zachować taką równowagę. Ja na przykład wiele razy słyszę i sama to przeżyłam od ludzi, którzy uważają, że jeszcze za wiele nie zrobili albo że jeszcze nic nie zrobili, że przyglądają się tej sytuacji, docierają do nich te sygnały, a oni nic nie zrobili i czują się z tym źle. Dopiero kiedy zaangażowali się w jakąkolwiek pomoc, nie wiem, poszli posegregować ciuchy, czy posegregować żywność, czy poszli zrobić jakieś zajęcia dla dzieci z Ukrainy, dopiero poczuły, że odzyskują tę równowagę, że właśnie coś od siebie dały, że nareszcie odnalazły się w tej sytuacji. Więc to jest, no to pokazuje, że sama wojna i ta sytuacja, która jest z nią związana, i tak zachwiała naszą równowagę. I teraz, co jest tą równowagą? No, dla wielu osób właśnie jest to, że zaangażowały się w tą pomoc. Nie mogą sobie wyobrazić, żeby nawet nie przyłożyć ręki do pomocy ludziom, którzy uciekają przed wojną. Tu właściwie omawiając ten temat, oczywiście trochę w cieniu są teraz aspekty na przykład efektywności osobistej, którą się też zajmujesz na co dzień zawodowo,
ale taka analogia mi się tutaj gdzieś w głowie pokazała. Też w pracy często tak jest, że jeśli nie jesteśmy efektywni, jeżeli, no co prawda nie ma jakichś negatywnych konsekwencji wynikających z tego, że nic nie robimy w pracy na przykład, tak? Bo no, dostajemy wypłaty co miesiąc, jeżeli ta wypłata nie jest uzależniona od naszego efektu, to w zasadzie niewiele się zmienia, być może ktoś, menadżer tego nie zauważy, że nic nie robimy, ale jednak no, lepiej czujemy się, jeżeli mamy te zadania odhaczone, jeżeli jesteśmy właśnie efektywni, więc chyba podobnie jest w tym pomaganiu, ta efektywność w pomaganiu, jeżeli widzimy, że jesteśmy w stanie zrobić coś dobrego, to jest jakby rekompensuje nam te negatywne emocje, które odczuwamy na skutek oglądania właśnie tych obrazów w telewizji, obrazów wojny, czy mierzenia się z tymi naszymi, no jakby też my jako Polacy, jako myślę, że cały świat jest teraz w szoku, jest przerażony tym, co dzieje się, tymi doniesieniami, tak, z tak wielu okrucieństw, które w XXI wieku wydawałoby się, że się już nie pojawią. Mhm. Więc chyba to pomaganie ma takie, jakby pomaga nam właśnie zachować ten balans. Natomiast jakby pytanie, co zrobić z tym poczuciem winy, które gdzieś tam może nam się pojawiać, kiedy jednak najpierw zrobimy coś dobrego, a później wracamy do swojego życia, idziemy do pracy, idziemy do restauracji, na przykład wydajemy pieniądze, kiedy moglibyśmy wszystkie zasoby, które mamy, przerzucić za granicę. Mm-hmm. No tak, wiele osób przeżywa takie poczucie winy, że mamy tu ciepły domek, a oni zostawili całe swoje życie, no bo musieli. I to też jest naturalne, tylko znowu, jest to pewien odruch serca czy emocji. Natomiast no, trzeba sobie to przepracować też racjonalnie, na ile to moje przekonanie, że no, wydaję pieniądze, które mogłabym wydać kupując coś dla rodziny ukraińskiej, na ile jest pomocne w tej sytuacji. No bo prawda jest taka, że jest wojna, ona jest obok nas. Nie jest to winą tych ludzi, ale też nie jest to naszą winą, że ta wojna jest. My, żeby zachować zdrowie psychiczne, no musimy to życie poukładać sobie trochę na nowo, przyjmując to, że jest wojna i żyjemy w warunkach takich, jakie do nas przyszły, bo też właśnie nie mieliśmy na to wpływu, ale jaki jest ten mój wpływ na tą sytuację, ile mogę. To, co pomaga nam być efektywnym, a bycie efektywnym no po prostu prowadzi też do takiego szczęśliwego życia. Tu wiele wątków jest powiązanych, może jeszcze uda mi się do tego nawiązać. To przede wszystkim pilnowanie takiej systematyczności. My w sytuacji stresowej, takiej długotrwałej stresowej, no w pierwszej chwili uruchamia się kortyzol, który powoduje, że nasze całe zaangażowanie jest nastawione albo na ucieczkę, albo na atak. Ale to jest bardzo pierwotna nasza reakcja stresowa i ten kortyzol na pewno się ujawni. Na pewno wśród ludności ukraińskiej no, kortyzol sieje pustki w ich organizmach. Ale to jest właśnie pierwsza reakcja. Natomiast sytuacje stresowe mogą wywoływać inne reakcje, znaczy stres może wywoływać inne reakcje stresowe. I wcale nie musi być tak, że my reagujemy na to tylko jako na zagrożenie. Bo może być tak, że reagujemy na to jako wyzwanie. Czyli jestem w trudnej sytuacji i teraz przeżywam ten stres po to, żeby sobie jak najlepiej w niej poradzić. Bo to trzeba znowu wrócić do ewolucji, że wszelkie sytuacje stresowe powodowały u nas nauczenie się jakichś nowych umiejętności, poradzenie sobie z jakimiś sytuacjami, ale też często zbudowanie nowych więzi. Także rzeczywiście ta pierwsza reakcja jest, reagujemy jak na zagrożenie, ale później, no my to możemy zrobić sobie teraz w racjonalny sposób, pomyśleć sobie, no dobra, jestem w takiej sytuacji, przyjmuję to, co mogę najlepszego zrobić. I to napięcie, które czuję, mogę wykorzystać do tego, żeby
lepiej sobie z tym poradzić, czyli właśnie mogę popatrzeć na to jak na wyzwanie, że zostawiłem, popatrzmy na Ukraińców, którzy są u nas, wiele mam, szuka pracy już teraz, pokazuje co potrafi, przyjęły to do wiadomości, że one już raczej nie mają do czego wracać, przynajmniej przez najbliższe lata, więc trzeba sobie poradzić w tej sytuacji, jakiej teraz jestem. I wiele osób tak reaguje, chociaż są po traumatycznych przeżyciach. Niektórzy właśnie patrzą na tę sytuację jako na coś, co może mi dać jakieś nowe umiejętności, da mi jakieś nowe możliwości. Jeszcze inni mogą w tej sytuacji stresowej właśnie szukać więzi, szukać wsparcia. I to wszystko będą bardzo konstruktywne reakcje na tą sytuację traumatyczną. Na pewno patrzenie na to, na tę sytuację jako ciągłe zagrożenie najbardziej nam szkodzi. No właśnie ten zdrowy umysł, o którym wspominałaś i to, że niektórzy tu już zaczynają działać i zaczynają powiedzmy odnajdywać się w tej sytuacji, to jest chyba też to, co moglibyśmy my jako Polacy w tych takich naszych jednostkowych działaniach gdzieś starać się przekazać, że to, bo jest to niewątpliwie tragedia, zostajemy z małym dzieckiem, zostawiamy kogoś tam, zostajemy z małym dzieckiem, z reklamówką na przykład swoich rzeczy, ale no w zasadzie to, co najważniejsze, mamy ze sobą, czyli mamy nasz umysł, możemy z niego zrobić pożytek i niewątpliwie musimy zostawić to, co było wcześniej i zacząć żyć tu i teraz i mamy szansę, bo mamy właśnie ten nasz umysł. Tak? Który jest w stanie się zaadaptować. Co my jako Polacy, czy my jako osoby, które mają ten pierwszy kontakt z osobą, no na przykład jesteśmy na granicy, tak? I jesteśmy w tym pierwszym kontakcie z osobą, która jest po niewątpliwie świeżo przebytej traumie, wiemy, że to jest bardzo ważny moment, czyli co zrobić, jak powinniśmy postępować, żeby nie spowodować, że ta trauma zostawi trwałe efekty u tych ludzi. Jak powinniśmy się zachować? Czy potrzebny jest psycholog, czy jesteśmy my w stanie zadziałać? No, wszelkie doświadczenia i badania pokazują, że zbyt szybkie rozgrzebywanie tej traumy może spowodować jeszcze gorsze efekty, to znaczy utrwalenie efektów tej traumy. Przykład badania pokazują, badania nad osobami, które doświadczają problemów psychicznych, pokazują, że tylko 32% ludzi, którzy mają problemy psychiczne, jest to wynikiem przeżytej traumy. Więc to pokazuje, że naprawdę, znaczy tylko, no jest to dużo, ale jednak 32%, a nie 100%, tak? Czyli to pokazuje, że my jako ludzie jesteśmy bardzo silni, mamy bardzo silne umysły i silną psychikę. Oczywiście, że teraz przeżycia no, wywołane tymi tą sytuacją wojenną no, powodują silne emocje, mogą powodować płacz, mogą powodować gniew, mogą powodować złość, mogą powodować różne zachowania, które dla osób, które nie przeżyły tego, mogą być dziwne. Ale to jest chwilowe. Okazuje się, że u większości ludzi no, te pokłady tych zasobów psychicznych są tak silne, że potrafimy sobie poradzić w najtrudniejszej sytuacji. I to, czego potrzebujemy na początku, to właśnie być może nie psychologa, bo to, czego potrzebuje ten człowiek, to przede wszystkim, już patrząc na osoby, które przybywają tu z Ukrainy, spokoju, odpoczynku, takiego fizycznego odpoczynku, najedzenia się, ogrzania się, wytchnienia, wyspania się. Czyli ten pierwszy poziom z piramidy Maslowa. No można tak powiedzieć. No, na pewno potrzebują, żeby mieć siły psychiczne, trzeba mieć też siły fizyczne. Tutaj też badania pokazują, że to jest od siebie zależne. No, sportowcy zwykle mają silniejszą psychikę niż ktoś, kto w ogóle nie uprawia żadnego sportu. Zwykle, to nie znaczy, że zawsze. Właśnie, co jest pierwsze, to też jest ciekawe,
jajko czy kura? Czy tu sportem zajmują się osoby silne psychicznie, czy jednak ten sport rozwija? Czy to na pewno to koreluje i mogę powiedzieć, że dla utrzymania zdrowia psychicznego bardzo ważne są trzy podstawowe rzeczy, które pewnie słyszymy od podstawówki i wydaje nam się to takie wyświechtane, że aż niemożliwe, żeby to było prawdziwe, ale to, czego potrzebujemy, to jest ruch fizyczny, to jest zdrowe odżywianie i to jest bycie w świetle dziennym. To są trzy rzeczy, których potrzebujemy, żeby budować swoją odporność czy siłę psychiczną. I tak jak mówię, wydaje się to coś takiego w ogóle mało istotnego, no ale tak pokazują badania, że to jest nasza podstawa zdrowia psychicznego. Bycie w świetle słonecznym, bycie w ruchu, oczywiście nie jakimś takim nadmiernym, ale po prostu bycie aktywnym fizycznie i zdrowe jedzenie. Do tego tematu aktywności fizycznej koniecznie jeszcze wrócimy, bo tak jak rozmawiałyśmy przed programem, wiem, że dla Ciebie sport jest bardzo ważny i chciałabym, żeby, ale to myślę, że na podsumowując już, a teraz... To jeszcze tylko powiem o tym, czego potrzebują Ci ludzie, bo pytałaś o to, czy psycholog jest potrzebny. No więc właśnie to, co możemy dać, to własną obecność. Taką obecność po prostu jak najbardziej naturalną, żebyśmy sami wiedzieli, co my czujemy w danej sytuacji. Jeżeli czujemy się niezręcznie, przecież możemy to powiedzieć, to bardzo ludzi do siebie zbliża. Jeżeli czujemy się szczęśliwi z tego powodu, że ci ludzie do nas przyjechali, są u nas w domu, też im o tym powiedzmy. Jeżeli widzimy jakąś trudną sytuację, typu zwierzanie się z tego, co ktoś widział, widzimy płacz, wzruszenie, i czujemy taką potrzebę, żeby kogoś na przykład przytulić, to po prostu zróbmy to. Znaczy zróbmy to nie napadając na tego człowieka, ale można o to zapytać, czy mogę ciebie przytulić, czy możemy się przytulić. To, czego potrzebujemy w pierwszych chwilach po przeżytej traumie, to jest obecność drugiego człowieka, który jest nam bliski, przyjazny, który po prostu chce z nami być. I tylko ten dotyk tego właśnie może być oczywiście w odpowiedniej sytuacji, tak? Bo tak jak powiedziałaś, warto zapytać, czy ta druga osoba jest, bo to jest na to gotowa i czy jest wola z tej strony. Tak, my też możemy czuć się niezręcznie, bo to jest naruszanie czyjejś sfery intymnej. My raczej w dorosłym życiu mało mamy sytuacji, gdzie przytulamy się do obcych osób, ale dotyk jest strasznie ważny. Gdy popatrzymy na małe dziecko, no to właściwie najważniejszym zmysłem dla niego jest dotyk. Wszystko poznaje przez dotyk. Też staramy się często przytulać dzieci, głaskać. No, dotyk bardzo rozwija i uspokaja. I teraz, kiedy mamy do czynienia z dorosłą osobą, której nie znamy, no to naprawdę ten dotyk jest zbawienny. Natomiast no, nie możemy na kogoś napadać. Może ktoś się czuć skrępowany. Może my nie lubimy też takich bliskich kontaktów, ale jeżeli czujemy się na to gotowi, to wspaniale. To po prostu przytulmy tę osobę, bo dzieje się wtedy coś jeszcze. Wydziela się oksytocyna, która no, jest takim lekiem na całe zło, jest takim plasterkiem duszy, ponieważ w przeciwieństwie do kortyzolu, który potrafi niszczyć mięsień sercowy, tak oksytocyna powoduje, że te mikrorany, które się pojawiają na naszym mięśniu sercowym czy w naszym mięśniu sercowym, zostają zaleczone poprzez oksytocynę. Co więcej, oksytocyna powoduje, że zmniejsza się nasz strach, a dodaje nam odwagi. Z kolei powoduje coś jeszcze, jesteśmy bardziej otwarci na relacje z innymi ludźmi. Po prostu no, jest naprawdę zbawienna w sytuacjach stresowych. To chyba ten sam hormon, który wytwarza się podczas właśnie karmienia piersią. Tak, tak, to jest taki hormon więzi. Być może matki karmiące piersią tego doświadczyły, że gdzieś pojawia się jakaś taka dodatkowa moc jeszcze i to właśnie oksytocyna. To jest niezwykłe. Właśnie wracając jeszcze, to znaczy pozostajmy jeszcze w tym temacie wsparcia, jakie możemy dać tej drugiej osobie po takim wydarzeniu traumatycznym. Czy my powinniśmy, no bo nie, jak zareagować? Czy my powinniśmy
płakać z tą osobą, czy pocieszać, co powinniśmy powiedzieć, a czego nie powinniśmy mówić, bo to właśnie jest, wspominałam o tym, że no w zasadzie należy zrozumieć, że taka, że to jest traumatyczna sytuacja, zostajemy z jedną reklamówką, zostawiamy kogoś za granicą, najbliższą osobę, natomiast właśnie nie chcemy, żeby ta osoba myślała o tym, co było, ale o tym, co będzie. Ale kiedy jest miejsce na to, żeby właśnie tak psychologizować, czyli mówić po amerykańsku, wszystko będzie dobrze. Mm-hmm. No myślę, że w ogóle nie psychologizować, po prostu być człowiekiem, szczególnie jeżeli nie jesteśmy specjalistą w danej dziedzinie, to raczej nie wykorzystywać jakichś technik, które stosują psycholodzy, tylko raczej po prostu być człowiekiem. Jeżeli taka pomoc profesjonalna jest potrzebna, to lepiej ją znaleźć gdzieś na zewnątrz, niż samemu w cudzysłowie bawić się w psychologa, bo to jest obciążające dla nas i też może być obciążające dla drugiej strony, możemy zrobić krzywdę. Myślę, że właśnie ten pierwszy moment to na pewno jest czas na to, żeby siebie poznać, żeby dać odetchnąć tym osobom, żeby one po prostu nabrały siły. I myślę, że będzie taki moment, kiedy to, na co powinniśmy być uważni, to wychwytywać te momenty, w których możemy pójść krok dalej, kiedy te osoby same zaczynają o tym rozmawiać, co było, czy właśnie zbyt często, czy cały czas skupione są na tym, co było, czy już myślą o przyszłości, czy są gotowe na to, żeby zostawić swoje dziecko w przedszkolu albo w szkole. To są takie dobre sygnały, które, no, o których możemy sądzić, że ta osoba jest gotowa, żeby myśleć o przyszłości. Więc chyba po prostu trzeba być uważnym na to, co mówią, jak się zachowują. Myślę, że nie ma w tym nic złego, jeśli powiemy, że będzie dobrze, ale mówmy też o tym, że to jest złe, że sytuacja, w której się znaleźli, jest trudna, ale mają w sobie siłę i mają nas, żeby z tego wyjść. Czyli żeby nie zaprzeczać temu, co odczuwają, nie pomijać tego, co odczuwają, tylko właśnie być rozumiejącym, uczestniczyć w tym, słuchać. Czasami nie trzeba nic mówić, tylko być. Te osoby, jeżeli czują potrzebę mówienia o tym, no to bądźmy po prostu z nimi, ale no chcąc ich stamtąd jakby wybić, to też pokazywać, jeżeli już je trochę znamy, pokazywać, co w życiu osiągnęły, w jakim miejscu były, jakie mają umiejętności, że skoro były w stanie zbudować dom, rodzinę, pracować, te niektóre osoby robiły wspaniałe rzeczy, żeby budować na ich zasobach, pokazywać to, co co udało im się w życiu i że przecież to się nie zmieniło. Oni dalej mogą z tych zasobów korzystać. Ale prawda jest taka, że musimy trochę te osoby poznać. Bardziej się zainteresować właśnie może nie tym, co przeżyły w tej sytuacji, ale co robiły kiedyś, jakie prowadziły życie, co robiły ich dzieci. I to są te zasoby, które my możemy wykorzystać do budowania tej przyszłości, no i oczywiście ułatwiać, co się tylko da. Też jest bardzo, bardzo ważne, myślę, że o tym się mniej mówi i też nie pamięta w takiej codzienności, kiedy my jesteśmy tak zaaferowani niesieniem pomocy, żeby jednak dać jakąkolwiek możliwość tym ludziom, żeby mogli wpływać na swój los i na swoje życie. Czyli jeżeli mają jeszcze jakieś swoje pieniądze, pokażmy im, gdzie jest Biedronka, pokażmy, gdzie jest, nie wiem, Dino, najbliższy sklep. Niech one same pójdą na zakupy. Jeżeli są jakieś miejsca, gdzie rozdawana jest żywność, czy też odzież, bo tak jak mówisz, często przyjechali z nową reklamówką, zaprowadźmy ich tam raz, ale drugi raz niech pójdą same. Po prostu to, co jest bardzo ważne w tej chwili, to, żeby one, te osoby poczuły, szczególnie te mamy, poczuły, że one dalej mają wpływ na swój los, że mogą skutecznie działać, bo to im przywraca takie poczucie podmiotowości. No niestety pomoc, którą cały czas przyjmują, no trochę wkłada ich w taki model pacjenta, tak? Czyli ty przyjmujesz, a ja się tobą zaopiekuję. To jest przyszłość na przyszłość bardzo niedobre dla tych osób, bo albo się do tego przyzwyczają, przez co nabędą takiej wyuczonej bezradności, będą ciągle zależne od kogoś, a poza tym na pewno
oddali ten moment, kiedy staną się samodzielne i uwierzą w siebie. Więc to, co my możemy robić, to pomagać im uwierzyć w siebie, że one dadzą radę same pokierować swoim życiem. Więc zacznijmy od drobnych rzeczy. Niech coś ugotują, niech coś posprzątają, niech zajmą się swoim pokojem, jeżeli to jest pokój, jeżeli to jest dom, mieszkanie. One sobie świetnie z tym poradzą. Pozwólmy im coś zrobić dla innych uchodźców. Widzę, że niektóre organizacje właśnie włączają te osoby, które przyjeżdżają. Tutaj są już te 2 tygodnie czy 10 dni i one naprawdę bardzo chętnie angażują się w pomoc, co pomaga oczywiście nam, pomagającym, pomaga uchodźcom, ale przede wszystkim pomaga im samym, że oni, im się przywraca wiarę w to, że są zdolne działać i coś robić. To jest najważniejsze. Tak, zastanawiam się jeszcze nad aspektem, bo my mówimy teraz o osobach, które właśnie aktywnie pomagają uchodźcom, które są aktywne, to znaczy, że mają jednak ten balans, ale są jeszcze wśród nas i jest sporo takich osób, które są wysoko reaktywne i które na samą myśl o wojnie, na samą myśl o tym, co się teraz dzieje, nie śpią w nocy, przeżywają swoją traumę, mimo że jeszcze nic się nie wydarzyło, ale jest to dla nich tak ciężkie przeżycie, że czują się jakby straciły grunt pod nogami, czują właśnie takie nawet somatyczne objawy, bo też spotykam się z takimi sytuacjami, gdzie osoby nie śpią w nocy, nie potrafią jeść, mają zaburzenia, można powiedzieć, nie wiem czy to w kierunku zaburzenia, ale odczuwają silny lęk. Co wtedy? Jak mamy sobie wtedy poradzić? No, jeżeli to już bardzo wpływa na nasze życie codzienne, to znaczy nie jesteśmy w stanie zebrać się, żeby pójść do pracy, odprowadzić dziecko do szkoły. Bo idziemy, ale jednak cały czas o tym myślimy, tak, nie? Bo to też może być tak. No to jeżeli jest tak źle, że to bardzo wpływa na nasze życie, to rzeczywiście dobrze byłoby jednak spotkać się ze specjalistą. Natomiast jeżeli to jest takie, że jest ciężko i te myśli nie pozwalają nam, znaczy nie umiemy sobie poradzić z tym, żeby oderwać te myśli od swojej codzienności, no to po prostu po pierwsze trzeba to zaakceptować, jakby powiedzieć sobie tak, tak właśnie jest, bardzo mocno to przeżywam. Widzę, że cały czas o tym myślę, co mogę z tym zrobić. Ja może porównam takiej sytuacji, no swojej, ale myślę, że to znowu jest sytuacja bardzo stresująca, właśnie taka trochę traumatyczna, można powiedzieć. Znaczy na pewno silnie stresująca. To też pamiętam takie momenty w swoim życiu, gdzie no, nie dało się przestać myśleć o tym, co się stało. I to, co pomaga, o tym też mówią badania, nie tylko moje doświadczenie, to właśnie swego rodzaju trzymanie się jakiejś rutyny, która była dotychczas, której może nawet nie zauważaliśmy, ale są to działania, które na co dzień po prostu robiliśmy. I ja pamiętam, że w sytuacji, w której było mi bardzo ciężko i też nie umiałam spać, ale kładłam się o tej 22 spać, starałam się jakoś wyciszyć, popracować z oddechem, posłuchać jakiejś przyjemnej muzyki, która mi się kojarzyła na przykład z czasem, kiedy chodziłam do liceum. Po prostu szukałam sama sposobów na przywrócenie takiego trochę lepszego nastroju. I nawet jak nie spałam albo budziłam się bardzo wcześnie, znowu nie mogłam spać, no to siedziałam w tym łóżku, ewentualnie brałam książkę, żeby znowu nie myśleć. Natomiast to, co mi pomogło, chociaż nie miałam na to sił, to ja biegałam wtedy już i bardzo pilnowałam tego, żeby nie opuszczać treningów. Chociaż naprawdę nie miałam sił fizycznych i psychicznych, żeby zmusić się do tego, żeby pójść, to po prostu stwierdziłam, to jest coś, co robiłam. To jest coś, co jest częścią mojego życia. Jeżeli z tego odpuszczę, to znaczy, że jakbym odcięła sobie jakiś korzeń, który dodaje mi życia. Więc na pewno ważne jest to, żebyśmy jednak zadbali o te rytuały. Nie chce nam się wstać z łóżka, ale wstawaliśmy zawsze o 6, wstańmy o tej 6, wypijmy tę kawę, przygotujmy dziecko do odprowadzenia, odprowadźmy je do szkoły i zaakceptujmy, że te myśli tam są. No okej, są, no bo trudno nie myśleć o tej sytuacji. Jeżeli nie wiem, spotykałam się co piątek z przyjaciółkami, ale nie mam nastroju, nie chcę iść, idź. Na pewno przeżyjesz to lepiej niż będąc sama
czy sam w domu, bo to przecież panów też może dotyczyć. Także bardzo ważna jest taka systematyczność i pilnowanie tych rzeczy, których robiliśmy do tej pory, żebyśmy to dalej robili. I tak samo myślę o osobach, które jednak pomagają, bardzo mocno się włączyły. No, niektóre totalnie się oddały i trudno to oceniać i zniechęcać ich do tego. Natomiast no, żebyśmy też pamiętali o tym, że my mamy to swoje życie, które poukładaliśmy sobie w taki sposób, żeby ono dawało nam szczęście. Więc dobrze jest utrzymać jakieś swoje nawyki, rytuały, bo one po prostu utrzymują tę równowagę, że jest okej. Panuję nad swoim życiem, mam to pod kontrolą. No właśnie, najgorzej jest wtedy, kiedy tracimy tę kontrolę, nie? Zaangażowaliśmy się w coś i czujemy się jak w pułapce i nie możemy z tego wyjść. Możemy. Naprawdę nie jesteśmy w 100% odpowiedzialni za to, co się dzieje. Cudownie, że się w to włączamy, ale jak przychodzi moment, kiedy jesteśmy naprawdę zmęczeni, no trzeba sobie to powiedzieć. Ja w 100% za to nie odpowiadam. Są też inni, którzy na pewno pomogą. Świat się nie zawali. Jeżeli nie dostanie ta osoba pomocy, teraz w tym momencie dostanie za 5 minut od kogoś innego. No tak trzeba myśleć, żeby nie oszaleć. A jeśli my nie będziemy mieć siły, jeżeli nie naładujemy tych baterii, to dojdziemy pewnie do tego, do końca, tak? Do końca naszych możliwości. I też będziemy niezadowoleni z siebie i będziemy musieli pracować znowu nad przywróceniem takiej normalności w swoim życiu. No właśnie, i ta normalność, to zdrowie psychiczne, które teraz, ten balans, który teraz jest nam niezwykle potrzebny. Chciałam zapytać o takie czynniki, to są takie może truizmy, bo to wiadomo, zdrowa dieta, sport i tak dalej, ale dobrze jest o tym cały czas mówić, bo gdzieś tam możemy właśnie w tym biegu, kiedy zastanawiamy między jedną a drugą zbiórką, między pracą, którą jednak musimy wykonywać, między tymi codziennymi obowiązkami, możemy gdzieś coś może nam wypaść i możemy nad czymś nie mieć kontroli. Ja chciałabym, żebyśmy to usystematyzowały i powiedziały, co dobrze wpływa na nasze zdrowie psychiczne. No to tak, na pewno to, co jest podstawą naszego zdrowia psychicznego, jest nasze zdrowie fizyczne. To bardziej wpływa na naszą psychikę niż na odwrót, nie? Chociaż też się mówi, że jak masz tam pozytywne myślenie, no to też możesz lepiej zapanować nad swoim zdrowiem. No ale prawda jest taka, że na pewno nasze zdrowie fizyczne bardzo wpływa na nasze zdrowie psychiczne, więc powinniśmy dbać po prostu o naszą kondycję. Nikt nie każe od razu biegać maratonów, ale idź na spacer, chociaż te 3 razy w tygodniu, bo oprócz tego, że jesteś w ruchu, to jeszcze jesteś na świeżym powietrzu i pod wpływem światła słonecznego. To jest druga rzecz, której bardzo, bardzo potrzebujemy. No i trzecia to jest właśnie to zdrowe odżywianie. No właśnie może to jest moment, w którym jeszcze bardziej powinieneś się nad tym o to zadbać, czyli nie jeść rzeczy, które szybko dodają nam energii, ale szybko my też tę energię wytracamy, tylko raczej takie, dzięki którym tej energii mamy więcej. Nie wiem, zacznijmy jeść owsiankę rano na śniadanie i na pewno już będzie lepiej z naszym zdrowym odżywianiem. Także to jest na pewno baza. Wszelkie nawyki, które dawały nam szczęście, nie wiem, szczęście czy takie poczucie, bycie w dobrym nastroju, ktoś chodził na tańce, nie rezygnujmy z tego, ktoś morsował, nie rezygnujmy z tego. Może nie mamy aż tyle czasu, bo chcemy ten czas poświęcić właśnie na pomoc innym, zrób mniej, ale zrób wciąż to samo. Praca. No tutaj jeżeli narobimy sobie zaległości, na pewno będzie no nam trudniej, tak? Nie dosyć, że będziemy zmęczeni trochę pomaganiem, to jeszcze będziemy mieli jakieś tam zaległości. Pamiętajmy, że jak mamy na przykład własną firmę, i tu widzę, że wielu przedsiębiorców ma z tym problem, no właśnie też co wypada, co nie wypada, czy wypada się teraz reklamować w social mediach, mówią, że chyba nie, a jeżeli to robią, to inni zwracają uwagę, że to chyba nie jest taki dobry moment. No nie, słuchajcie, my potrzebujemy pieniędzy, żeby pomagać innym. Ktoś nie przestaje uczyć w szkole, bo nie wypada. Tak samo ktoś nie przestaje, nie wiem, produkować kosmetyków, bo jest wojna, tylko po prostu chce żyć. I dzięki
temu, że żyje, ma pieniądze, może pomagać innym. Więc na pewno takie zaangażowanie też w pracę, żeby nie stracić tej ważnej części naszego życia, która właśnie znowu jest takim kolejnym korzeniem, który dodaje nam energii. Dobrze jest szukać wspólnoty z innymi ludźmi, którzy myślą podobnie, którzy działają podobnie, którzy może chcą o tym pogadać, bo to też nas napędza po prostu do działania. Zresztą właśnie być w jakiejkolwiek grupie wsparcia, no bo na pewno wspieramy osoby, które uciekają przed wojną, ale też potrzebujemy wsparcia dla siebie, nie? Czyli nie, mamy kogoś w domu, no to skontaktujmy się z innymi rodzinami, które też mają kogoś w domu. Wymieńmy się doświadczeniami, zróbmy coś wspólnie. To na pewno też pomaga nam utrzymać takie zdrowie psychiczne. No i ja myślę, że takie planowanie po prostu, jeżeli nam jest trudno, to i mamy jakieś tam zadania i nie mamy na nich, nie mamy siły po prostu na to teraz, ani nie mamy przestrzeni na to, rozplanujmy je jednak na jakieś drobne elementy, bo tak jest łatwiej. Czyli jeżeli mamy jakieś duże zadanie podzielone na malutkie kawałeczki, łatwiej nam sięgnąć po ten mały kawałeczek i to zrealizować. I wtedy też mamy takie poczucie, że działamy, że jesteśmy skuteczni. To utrzymuje po prostu naszą motywację. Wtedy już nie rozmyślamy o tym, tylko wiemy, że coś trzeba zrobić. Ja ostatnio właśnie dostałam, ktoś mi zadał pytanie, jak ja to robię, że już tyle lat biegam i mam wciąż do tego motywację. Ja mówię, że ja się w ogóle nie zastanawiam nad motywacją. Ja mam po prostu plan, który wysyła mi trenerka. No to jak mam we wtorek trening, no to go po prostu robię. A jak wiem, że nie zrobię we wtorek, to będę musiała zrobić w środę. A w czwartek jest kolejny trening, więc no nie może mi się to skumulować, więc po prostu idę. I to mnie motywuje. Wiesz, o czym mówisz, bo ty biegasz ultramaratony, a najdłuższa trasa to 130 km po górach. To trzeba dodać. Ale to raczej był wybryk. Ja nie nazywam siebie ultramaratończykiem. Przebiegłam kilka długich biegów, ale dalej uważam, że jestem po prostu biegaczem amatorem, a to było coś, co miało być przygodą i tak też było. Oczywiście lubię to robić w sposób dobry, a nie przemyślany, żeby być przygotowaną. A tam jest miejsce na jakieś odpoczynki, czy to się cały czas biegnie? Tak, oczywiście, że są. Są punkty mniej więcej co 15-20 km, do których się dobiega. Można się najeść, przebrać się, wypić coś ciepłego, no i oczywiście biegnie się dalej. To też nie tak, że biegnie się cały czas, to tylko ci najlepsi biegają cały czas. Natomiast amatorzy, no to po prostu chodzą. Wiadomo, że jak po górach, to pod górę się wspinasz. Z góry biegniesz po płaskim, czy tam troszeczkę jak jest przewyższenie, jak masz siłę, to też biegniesz. To jest super, no jest to przyjemne i na pewno jest to dużym relaksem dla głowy. Jest to ogromny wysiłek fizyczny, więc trzeba być do tego przygotowanym. Właśnie słyszałam taką też teorię, która mówi, że jeżeli na przykład WHO podaje, że powinniśmy, nie wiem, 150 minut w tygodniu poświęcić na wysiłek fizyczny, to jest oczywiście parametr, który stosujemy w normalnej sytuacji. Mhm. A jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji jak obecna, czyli jesteśmy narażeni na większy stres niż zwykle, to powinniśmy właśnie wprost proporcjonalnie podnieść tą liczbę minut, czy tak to wygląda? No tak, no, jeżeli czujemy stres, który odbieramy jako zagrożenie, czyli właśnie znowu ten kortyzol nam się uwalnia, to my powinniśmy go spalać w jakiś sposób, żeby nam nie szkodził. No i bardzo dobrym sposobem jest uprawianie sportu, ale nie takiego, który nie powoduje kolejnego stresu, to znaczy nie może to być zbyt intensywne. Lepsze jest wyjście na spacer, pojeżdżenie na rowerze, pójście na jakiś fitness niż ostre... Jakiś morderczy trening, tak, jakiś morderczy trening, bo on też wyzwala kortyzol. Mhm. To właśnie jest ta granica, że albo go spalamy, albo on jeszcze się podwyższa właśnie w sytuacji bardzo intensywnego treningu, czy na przykład jakichś zawodów. Więc lepiej pójść na spacer i tak powinniśmy szczególnie o to dbać teraz. Mhm. Zastanawiam się jeszcze, bo to powiedzieliśmy o tym, w jaki sposób, co mamy robić,
ale są też na pewno takie rzeczy, których nie powinniśmy robić, a mogą nas kusić. Na przykład taki nawyk sięgania po używki, aby zneutralizować ten stres, bo to jest chyba najłatwiejszy sposób, po prostu usiąść w fotelu i napić się drinka albo po prostu zapalić, tak? Gdzieś tam w naszej kulturze czy te nawyki są gdzieś chyba wpisane. Że w ten sposób sobie radzimy. No tak, tak jak w codziennych sytuacjach, znaczy może nie tak traumatycznych jak wojna, ale też czasami przeżywamy jakieś trudne chwile w pracy i przychodzimy do domu, robimy sobie drinka. No myślę, że od czasu do czasu na pewno to nie zaszkodzi, ale jeżeli to będzie jedyny nasz sposób na radzenie sobie z trudnościami, no to niestety nie jest on najlepszy. Też są inne sposoby, na przykład ciągłe oglądanie seriali na Netflixie. No to pozwala zapomnieć, ale nie poradzić sobie z tą sytuacją. Więc napijmy się tego drinka, ale pomyślmy też, co ja mogę z tym zrobić. Czy to jest taki moment, że ja potrzebuję pomocy z zewnątrz, czy potrzebuję czegoś innego, czy ja potrzebuję pogadać z kimś. Jakie swoje zasoby mogę wykorzystać, żeby sobie w tej sytuacji poradzić? A właśnie może, nie wiem, czasami są takie osoby, które bardzo to przeżywają i boją się kontaktu z uchodźcami, że będą płakać, że nie zapanują nad emocjami, że jeszcze gorzej to będą przeżywać. No dobrze jest się z tym zmierzyć, bo często słyszę coś takiego od osób, które się bały, a kiedy poszły pomagać, to wiem, że w ogóle tego nie czuję, że wręcz to dodało mi siły, że jestem sobą zaskoczona. To jest nowa sytuacja, w której albo my i tak zostaniemy wystawieni na jakąś próbę, albo na tą próbę wystawimy się sami i mamy wtedy to bardziej pod kontrolą. Więc może pomyśleć, co... albo zapytać innych, co robią, jak oni sobie radzą z tą sytuacją. No właśnie, żeby te negatywne mechanizmy nie były jedynymi mechanizmami, nie? Że nie tylko papieros, drink czy serial, ale no mam jeszcze inny wachlarz do wykorzystania w tych sytuacjach. No właśnie, na koniec jeszcze chciałam zapytać o to, od osoby, które właśnie na przykład boją się wyjść do uchodźców, boją się swojej reakcji, boją się, że nie wytrzymają, gdzieś tam się przed tą wojną ukrywają wręcz, nie oglądają, zamykają się. Czy lepiej jest jakoś sobie dawkować te informacje, czy lepiej do nich nie dopuszczać, jeżeli właśnie nasza psychika jest słaba, jak wtedy się zachować? No tak, na pewno jesteśmy ciekawi z jednej strony, z drugiej strony no nie da się zupełnie odciąć od tych informacji, bo one napływają zewsząd. Nie można już dla rozrywki wejść na Facebooka, bo właściwie tam nie ma rozrywki, tylko jest cały czas informowanie o tym, co się dzieje. Więc jak najbardziej trzeba się od tego odciąć. Jeżeli to bardzo ktoś przeżywa, wszelkie takie obrazy wojenne no potrafią utrzymywać się w głowie i niestety obniżają cały czas nasz nastrój, więc siłą trzeba się zmusić do tego, żeby jednak tego nie oglądać. Umówić się ze sobą, obejrzę tylko jedne wiadomości albo przeczytam tylko jeden artykuł, no, żeby właśnie nie bombardować siebie tymi obrazami, które obniżają nasz nastrój, to na pewno. No i znowu bardziej dbać o te rzeczy, które robiliśmy do tej pory, które sprawiały nam przyjemność bądź właśnie poprawiały nam nastrój. No chyba nie pozostaje, nie ma wątpliwości, że czeka nas trudny czas. Musimy się na to przygotować, musimy się wzmacniać naszą psychikę, nasz taki balans. Sporo na ten temat dzisiaj powiedziałyśmy i myślę, że trzeba cały czas mieć to na uwadze, żeby zachowywać równowagę i po prostu rozwijać tą swoją strefę, bo to w tym ty właśnie się specjalizujesz na co dzień, w rozwijaniu kompetencji społecznych i teraz jest chyba taka próba tych kompetencji, tak? Tak, próba, ale też myślę taki dobry czas na naukę tych kompetencji. Właśnie możemy patrzeć na to,
I to jest wielkie nieszczęście, że za naszą granicą toczy się wojna i dotyka ludzi, których nie powinno to dotknąć, nikogo to nie powinno dotknąć, ale skoro już jesteśmy w tej sytuacji, to pomyślmy, co najlepszego możemy zrobić dla innych, ale też dla siebie, bo te sytuacje trudne, w których się znajdujemy, ale sobie z nimi radzimy, są najbardziej uczące nas. Czyli nigdy nie przejdziesz takiego treningu z empatii, pomocy innym, zarządzania projektami, panowania nad swoim życiem, jak w naturalnej sytuacji, w której się znalazłeś. Po prostu te zasoby na pewno mamy, a jak ich nie mamy, to szukajmy, gdzie możemy je dostać i jak jeszcze lepiej funkcjonować w sytuacji, w której jesteśmy. Bo na to wpływu nie mamy. My już zostaliśmy w to wrzuceni. Jedyne, co możemy zrobić, to wykorzystać ten czas jak najlepiej dla siebie i dla innych. Bądźmy na to otwarci w takim razie, na tą praktykę. Dziękuję Ci bardzo za przybycie dzisiaj, Beato. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.